fiord Zatoka Pasternaka. Tam sobie pojadę i tak na kontrastu przenosuję nad morzem. Zobaczymy, jak tam będzie. Totalnie inna rzeczywistość. Bardziej zielono. Właściwie tam to w ogóle nie było zielono. Pierwsze jakieś kwiaty. Zapach wiosny. No i morze. Oslofjord jako całość i Zatoka Pasternaka tutaj się będzie ciągnąć. Tu się drobnica odzywa. Melduje się na Zatoce Pasternaka. Baza tak mniej więcej zrobiona. Tu będę spał, tu będzie ognisko. Półeczki takie tutaj, jedzeniówka i taka obronna. Tam jakieś ciuchy. No i tu łowiłem sobie, tutaj zdjąłem takiego dorszyka. Wziął na gumę. Nie będę go zabijał, ale tu to już było drugie branie, także daleko nie mam. Tutaj łowię, a tutaj tu będę spał, a tu łowię. Opału jest, wystarczy na ładnych parę godzin. Taka duża sosna. Sosna tutaj jest. Wybrzeże takie usiane kamieniami. Najważniejsze, że tutaj mam jakieś branie. Jakby taka studnia była, nic by się nie działo, to by było kiepsko. Taka baza tutaj. Tu zdecydowanie słychać ptaki, edredony, tutaj drobnica, a tam siedzi kormoran na takim wystającym kołku. Suszy się tam. Nie powiem, że to miejsce naprawdę jest fajne. Znowu. Zawsze trafię jakieś fajne miejsce. Przynajmniej się będę grzał przy ognisku, bo tam mnie mocno wyziębiło na tym płaskowyżu wczoraj. Dało mi w kość. Tam temperatura spadła bardzo grubo poniżej zera w nocy. Nie, no ja wiedziałem, że mniej więcej tak będzie, ale nie wiedziałem, że aż tak. Na szczęście śpiwór jest dobry, także on mnie ochronił. On mnie ochronił tam przed zimnem. Ogniseczko będzie fajne. I tu jest głęboki uskok, tak jak łowię te dorsze. Także tu na głęboką wodę może wejść delfin w nocy. Tu będę miał przegląd sytuacji. Tutaj w tych zimnych wodach wokoło Norwegii występuje najdłużej żyjący kręgowiec na kuli ziemskiej. On występuje w całej Arktyce i dosyć powszechnie występuje. Jest to rekin polarny. No i on, są udokumentowane odłowienia osobniku, które miały ponad 500 lat. A dojrzałość płciową to on osiąga w wieku 150 lat. Także
buja się po tych zimnych wodach, bo dopiero po 150 latach dojrzałość płciową osiąga. No to właśnie ten rekin to on przy dnie tutaj się kręci. Całe życie mu schodzi na takim pływaniu, filtrowaniu wody przez nozdrza. Jak coś tam wyczuje, to płynie w tym kierunku, zjada to i tak dalej pływa. I tak mu te 500 lat schodzi. Nawet nie wie, kiedy mu to zleci i tyle. W takiej nieświadomości przeżywa 500 lat. Nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Ale to już jest konkretny wiek, tak, z punktu widzenia człowieka. Taki tu będzie widok. Tam będą światełka, tam wzdłuż linii brzegowej. No i tu gwiazdy na niebie. Dochodzi 12. Trzeba się będzie zbierać do spania. Trochę się wygrzeje i wskakuje śpiło. Tak mi się tu fajnie leży, że mi się nie za bardzo chce iść spać, tylko jeszcze sobie tak poleżę tutaj. Nie ma wiatru. Może tylko trochę daje tu o sobie znać. Zużyję po prostu ten opał, co jest, dopiero wtedy idę spać. Jest za fajnie teraz. Wyśpię się jutro. Czwarta. Tu się już rozjaśniło zdecydowanie. Ten jakiś mocno pomarańczowy kawałek nieba. Lata tu jakiś ptak nad wodą. Najwyraźniej jakieś godowe tutaj obloty i drze się. Przelatuje tuż nad samą wodą i tak cały czas w tą i w tę i we w tę. To chyba dorosły śpiewak. Się zaczęło w krzakach, także to będzie tak cały czas. A tam ostry pomarańcz. No i się już rozjaśnia praktycznie. Te ptaki tu będą teraz w tych krzakach ostro dawać. Tu jest bardzo blisko mnie ten drost. Pięknie, czyściutko mi tu śpiewa. Jest bardzo blisko.
Jestem zakopany tu w śpiworze. Nad ranem jest zawsze najzimniej. Zrobiłem sobie tu taki lufcik jak w czołgu. Tutaj podgląd na to niebo, gdzie słońce będzie tutaj wschodzić. Teraz jest naprawdę zimno. Wyjdę dopiero jak słońce wzejdzie. Zjem śniadanie, jak już będzie grzało. Takie jakby jęczenie to edredony gdzieś tam. Nie za bardzo je widać, ale je słychać. O. To właśnie edredony. Kormoran tam się przemieszcza nad wodą. Te nocowania na tym dzikim wybrzeżu mają swój urok. Ja tu śpię nad samym właściwie morzem. Wtapiam się w tą rzeczywistość tutaj. Ja to zdecydowanie będę powtarzał. Może nie co tydzień, ale tak co jakiś czas. Magiczny moment świtu nad morzem. Tu to słońce wydaje się jakieś nienaturalnie duże na tym horyzoncie teraz. W porównaniu z tym, co było w górach. Strasznie wielkie tutaj jakoś dziwnie. Takie wrażenie jakieś mam. No, żaróweczka tutaj elegancko wstaje i zapowiada się przepiękna niedziela. Tu były kolory, zanim ono się pokazało, jakieś naprawdę od czerwieni, pomarańcze, po jakieś róże. Teraz jak już stało, to już te kolory się skończyły właściwie. Ale pięknie, no. I ja tu w śpiworze tak przycupnąłem. Nie chce mi się z tego śpiworu wychodzić w ogóle. Takie tu zimno. Ale zaczyna grzać słońce, to będzie lepiej. Do śniadania się przemieściłem troszeczkę na takie bardziej wyprofilowane do siedzenia miejsce. I właściwie było warto tu przyjechać i to wszystko zrobić tylko dla tego momentu. Jedzenia tutaj, jedzenia tego śniadania ze słońcem i z takim widokiem, z tymi ptakami, z tym wszystkim. To było warte tego całego zamieszania z tym spaniem. I takie momenty się właśnie liczą. I je trzeba łapać.